Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 110. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 72. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie twój lud i ubogich twoich zgodnie z prawem. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych wśród ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze na proch ciemiężyciela. I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. Stąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą zlizywać. Królowie Tarsisz i Wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie. Wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Od krzywdy i ucisku uwolni ich duszę, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z saby, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić. Obfitość zboża niech będzie na ziemi, niech szczyty gór nią zaszumią. Jak Liban, niech plony jego kwitnie, niech będzie jego kwiat jak polna trawa. Imię jego trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię. Niech się wzajemnie nim błogosławią. Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Błogosławione na wieki chwalebne jego imię. Niech się cała Ziemia napełni jego chwałą. Niech się tak stanie. Niech się stanie. Skończyły się modlitwy Dawida syna Jessego. Rozdziały 14 i 15 pierwszej księgi Samuela opisują konflikt Saula z Filistynami. Oraz kluczowy moment, który prowadzi do ostatecznego odrzucenia Saula przez Boga jako króla Izraela. Pewnego dnia odezwał się syn Saula Jonatan do swego Giermka: Chodź, podejdziemy do straży filistyńskiej, znajdującej się po przeciwległej stronie. Ojcu swemu nic o tym nie wspomniał. Saul tymczasem siedział nieopodal granicy Gibea pod drzewem granatu rosnącym w pobliżu migron. Około sześciuset mężów znajdowało się przy nim. Achiasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinchasa, syna Helego, kapłana pańskiego w Shilo, nosił wtedy efod. Lud nie wiedział, że odszedł Jonatan. Między wąwozami, które chciał przejść Jonatan, aby dostać się do straży filistyńskiej, po jednej i drugiej stronie były urwiska. Jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Pierwsze urwisko wznosi się stromo naprzeciw Mikmas, drugie zaś po stronie południowej naprzeciw Geba. Jonatan powiedział do swego giermka: "Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezanych. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Rzekł na to Giermek, czyni wszystko, co zamierza Twe serce. Wyruszaj, oto jestem z Tobą zgodnie z Twymi zamiarami. Jonatan rzekł, teraz obydwaj podejdziemy ku tym mężom i pokażemy się im. Gdy odezwą się do nas w ten sposób, zatrzymajcie się, aż my do Was przejdziemy. Wówczas zatrzymamy się na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy. Jeżeli zawołają: Podejdźcie do nas, pójdziemy wtedy, gdyż Pan oddał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Ukazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni powiedzieli: Oto Hebrajczycy wychodzący z kryjówek, w których się pochowali. Ludzie ze straży odezwali się do Jonatana i do jego Giermka. Podejdźcie, coś wam powiemy. Na to rzekł Jonatan do swego Giermka: Pójdź za mną, gdyż Pan oddał ich w ręce Izraela. Jonatan wspinał się na rękach i nogach, a Giermek szedł za nim. I padali wrogowie przed Jonatanem, a Giermek idący za nim dobijał ich. Była to pierwsza klęska, jaką zadał Jonatan i jego Giermek. Około dwudziestu żołnierzy poległych, na długości około połowy bruzdy morgi pola. Padł wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi. Załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. Zadrżała ziemia, wywołując strach największy. Zwiadowcy Saula w Gibea Benjamina spostrzegli, że tłum się rozpierzchnął, uciekając na wszystkie strony. Wtedy Saul odezwał się do ludu, który był przy nim. Przyjrzyjcie się uważnie, kto od nas odszedł. Dokonali przeglądu i brakowało Jonatana i jego giermka. Saul powiedział do Achiasza: przynieś efot. Efod był bowiem w tym czasie u synów Izraela. Kiedy Saul mówił jeszcze do kapłana, wrzawa wzmogła się w obozie filistyńskim. Saul odezwał się wtedy do kapłana, cofnij rękę. Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim... Zebrali się i udali na pole bitwy. A oto tam jeden skierował miecz przeciw drugiemu. Popłoch był bardzo wielki. Także hebrajczycy, którzy przebywali już dawno wśród filistynów i przyszli z nimi do obozu, przeszli również do Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. Wszyscy też mężowie Izraela, którzy skryli się na górze Efraima, słysząc, że filistyni uciekają, Również przyłączyli się do swoich w walce. Tak oto Pan w tym dniu wybawił Izraelitów. Bitwa rozszerzyła się po Bet Awen. Izraelici utrudzeni byli w tym dniu. Tymczasem Saul zaprzysiągł lud mówiąc Przeklęty ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami. I żaden z ludzi nie skosztował posiłku. Tymczasem wszyscy ludzie udali się do lasu. Był zaś miód w tej okolicy. Ludzie weszli do lasu. Miód spływał, nikt jednak nie podniósł ręki do ust, gdyż bali się ludzie złożonej przysięgi. Jonatan jednak nie słyszał, jak jego ojciec zobowiązywał lud przysięgą. Sięgnął końcem laski, którą miał w ręku, zanurzył ją w miodowym plastrze i podniósł do ust rękę, a oczy jego nabrały blasku. Odezwał się wtedy pewien człowiek z ludu. Ojciec twój związał lud przysięgą w słowach: Kto by spożył dziś posiłek, niech będzie przeklęty, a lud był wyczerpany. Jonatan odrzekł: Ojciec mój wtrąca kraj w nieszczęście. Popatrzcie, jak rozjaśniły się moje oczy, dlatego że skosztowałem trochę tego miodu. Och, gdyby się dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach. Z pewnością większa byłaby wtedy klęska Filistynów. W owym dniu pobili Filistynów od Mikmas do Ajjalonu, chociaż lud był bardzo wyczerpany. Potem lud rzucił się na zdobycz, nabrał owiec, wołów i cieląt, zażynał je na ziemi i zjadał razem z krwią. Kiedy zawiadomiono o tym Saula, że lud grzeszy przeciw Panu, że je razem z krwią, ten zawołał Dopuszczacie się niewierności. Przytoczcie tu zaraz wielki kamień. Saul powiedział jeszcze: Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadził swojego wołu i każdy swego barana. Zabijecie je tutaj i będziecie spożywać, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią. Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadził swego wołu, którego miał pod ręką tej nocy, i tam go zabił. Saul też zbudował ołtarz panu. Był to pierwszy ołtarz, który zbudował panu. I rzekł Saul: Puśćmy się w pogoń za Filistynami nocną porą i nękajmy ich aż do białego dnia, nie oszczędzając z nich nikogo. Odpowiedzieli: Uczyń wszystko, co ci się wydaje słuszne. Kapłan zaś mówił: Przystąpmy tu do Boga. Saul pytał się Boga: Czy mam uderzyć na Filistynów? Czy oddasz ich w ręce Izraela? Ale on nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. I rzekł Saul: Wszyscy, wodzowie ludu, podejdźcie bliżej, zbadajcie i zobaczcie, na czym polega ten dzisiejszy grzech. Gdyż na życie pana, który wybawia naród izraelski, nawet gdyby się to stało przez Jonatana, mojego syna, to i on musiałby umrzeć. Nikt z ludu na to nie odpowiedział. Odezwał się jeszcze Saul do wszystkich Izraelitów: Wy ustawcie się po jednej stronie, a ja i syn mój po drugiej stronie. Odrzekł na to lud Saulowi: Uczyń, co ci się wydaje słuszne. Następnie Saul przemówił do pana: Boże Izraela, wskaż prawdę. Wylosowani zostali Jonatan i Saul, lud zaś był wolny od winy. I rzekł Saul: Rzucajcie losy między mną i synem moim Jonatanem. I wylosowany został Jonatan. Wtedy odezwał się Saul do Jonatana: Powiedz mi, co uczyniłeś. Odparł Jonatan: To prawda, że skosztowałem trochę miodu końcem laski, którą miałem w ręce. Oto jestem gotów umrzeć. Odpowiedział Saul: Niech Bóg mi to uczyni i tam to dorzuci, jeżeli nie umrzesz, Jonatanie. Jednak lud odezwał się do Saula: Czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy, na życie pana, ani włos z głowy jego na ziemię nie spadnie. Z Bożą Pomocą uczynił to dzisiaj. W ten sposób wyzwolił lud Jonatana i on nie umarł. Saul wstrzymał się od pościgu za Filistynami. Filistyni zaś usunęli się do swych siedzib. Skoro Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył z wszystkimi swymi wrogami dokoła. Z Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królem Soby i z Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał, dając dowody męstwa. Pobił Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, którzy go nękali. Synami Saula byli Jonatan, Jizwi i Malkiszuła. Miał też dwie córki. Starsza nazywała się Merab, a młodsza Mikal. Żona Saula miała na imię Achinoam, a była córką Achimaasa. Wódz jego wojska nosił imię Abner, był synem Nera, stryja Saula. Kisz, ojciec Saula i Ner, ojciec Abnera, byli synami Abiela. Przez całe życie Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzegł Saul jakiegoś dzielnego mężczyznę, zabierał go do siebie. Potem rzekł Samuel do Saula: To mnie posłał pan, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów pana. Tak mówi pan zastępów. Ukaże Amaleka za to, co uczynił Izraelowi, bo stanął przeciw niemu na drodze, gdy szedł on z Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Saul zwołał wtedy lud i dokonał jego przeglądu w Telam dwustu tysięcy piechoty oraz dziesięciu tysięcy spośród pokolenia judy. Saul dotarł do stolicy Amalekitów i urządził zasadzkę w dolinie. Zawiadomił tymczasem Kenitów. Wyjdźcie, oddalcie się i wycofajcie spośród Amalekitów, abym was nie wytracił razem z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wychodzili z Egiptu. W ten sposób Kenici opuścili Amalekitów. Saul pobił Amalekitów od Hawila w stronę szur leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił też żywcem Agaga, króla Amalekitów, i obłożył klątwą cały lud, wytępiwszy go ostrzem miecza. Saul i lud ulitowali się jednak nad Agagiem i nad dobytkiem, trzodą i bydłem, nad zwierzętami dwurocznymi, nad odchowanymi barankami i nad wszystkim, co było lepszego. Nie chciano tego wytępić wskutek obłożenia klątwą. Cały zaś dobytek, nie posiadający żadnej wartości, poddał klątwie. Pan tymczasem skierował do Samuela takie słowa: Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił i nie wypełniał moich przykazań. Smuciło to Samuela, dlatego całą noc modlił się do pana. I wstał Samuel, aby rano spotkać się z Saulem. Zawiadomiono jednak Samuela: Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik zwycięstwa. A udając się z powrotem, wstąpił do Gilgal. Samuel udał się do Saula. I rzekł do niego Saul: Niech cię pan błogosławi. Rozkaz pana wykonałem. A samuel powiedział: Co za beczenie drobnego bydła w moich uszach i co za ryk większego bydła ja słyszę? Odpowiedział Saul: Przygnano je od Amalekitów. Lud bowiem zlitował się nad najlepszymi owcami i większym bydłem, aby złożyć z nich ofiary Panu, Bogu Twemu, a to, co pozostało, wytępiliśmy. Samuel odpowiedział Saulowi: Dosyć. Powiem ci, co rzekł do mnie pan tej nocy. Odrzekł: Mów. I mówił Samuel: Czy to nie jest prawdą, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego pan wysłał cię w drogę i nakazał obłożysz klątwą tych występnych amalekitów będziesz z nimi walczył aż ich zniszczysz czemu więc nie posłuchałeś głosu pana rzuciłeś się na łup popełniłeś więc to co złe w oczach pana saul odpowiedział samuelowi Posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów obłożyłem klątwą. Lud zaś zabrał ze zdobyczy drobne i większe bydło, aby je w Gilgal ofiarować Panu, Bogu Twemu, jako pierwociny rzeczy obłożonych klątwą. Samuel odrzekł: Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie. Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem pana, odrzucił cię on jako króla. Saul odrzekł na to Samuelowi: Popełniłem grzech. Przekroczyłem nakaz pana i twoje wskazania. Bałem się bowiem ludu i usłuchałem jego głosu. Ty jednak daruj moją winę i chodź ze mną, ażebym oddał pokłon panu. Na to Samuel odrzekł Saulowi: Nie pójdę z tobą, gdyż odrzuciłeś słowo pana, dlatego też odrzucił cię pan. Nie będziesz już królem nad Izraelem. Kiedy Samuel odwrócił się, by odejść, Saul chwycił kraj jego płaszcza, także go rozdarł. Wtedy rzekł do niego Samuel: Pan odebrał ci dziś królestwo izraelskie, a powierzył je komu innemu, lepszemu od ciebie. Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. Odpowiedział Saul: Zgrzeszyłem. Bądź jednak łaskaw teraz uszanować mnie wobec starszyzny mego ludu i wobec Izraela. Wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twemu. Wrócił Samuel i szedł za Saulem. Saul oddał pokłon panu. Samuel dał potem rozkaz: Przyprowadźcie do mnie króla Amalekitów, Agaga. Agag zbliżył się do niego chwiejnym krokiem i rzekł: Naprawdę znikła u mnie gorycz śmierci. Samuel jednak powiedział: Jak mieczem swym czyniłeś bezdzietnymi kobiety, tak też niech będzie bezdzietna wśród kobiet twoja matka. I Samuel kazał stracić Agaga przed panem w Gilgal. Następnie udał się Samuel do Rama, a Saul wrócił do swej posiadłości w Gibea Saulowym. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do chwili swej śmierci. Smucił się jednak iż pan pożałował tego, że Saula uczynił królem nad Izraelem. Rozdział drugi, wersety od 1 do trzynastego dziejów apostolskich opisują zesłanie Ducha Świętego jako jedno z kluczowych wydarzeń w historii chrześcijaństwa, które miało miejsce podczas święta Pięćdziesiątnicy. To wydarzenie stanowi spełnienie obietnicy Jezusa o zesłaniu Ducha Świętego na Jego uczniów, co miało ich umocnić do głoszenia Ewangelii po krańce ziemi. Zesłanie Ducha Świętego Oznacza narodziny Kościoła i rozpoczęcie jego misji w świecie. Duch Święty nadaje apostołom zdolność mówienia w różnych językach, co symbolizuje uniwersalny charakter przesłania chrześcijańskiego, skierowanego do wszystkich narodów i kultur. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami, mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji frygii oraz pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Zdumiwali się wszyscy i nie wiedzieli co myśleć. Co to ma znaczyć? mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.